Cześć, zapraszam Cię dzisiaj do mega praktycznej lekcji o kupowaniu po angielsku. O tym, jak kupować, jakich wyrażeń użyć, żeby poradzić sobie bez problemu w sytuacji, kiedy czegoś potrzebujesz i chcesz to kupić. Jak zapytasz, ile coś kosztuje, jak zapytasz o przymierzanie, może chcesz coś wymienić, same praktyczne zwroty, zaczynamy. Pierwsze na wejście, przećwiczmy zwroty, które możesz usłyszeć. Zawsze proszę w każdym wideo, żeby powtarzać. Te zwroty też warto powtarzać, bo wtedy szybciej je zapamiętasz, ale są to zwroty, które raczej usłyszysz. A zatem, pierwszy zwrot, jaki usłyszysz, to prawdopodobnie How can I help you? Albo bardziej uprzejmie How may I help you? Czyli jak mogę Ci pomóc? Możesz także spodziewać się pytania o konkret. Czy szukasz czegoś konkretnego? Are you looking for anything in particular? Are you looking for... Czyli czy szukasz? Jest na kanale cały odcinek Szukam, I'm looking for. Obejrzyj go sobie potem. A teraz słyszysz. Are you looking for anything in particular? Czyli czy szukasz czegoś konkretnego? Jeśli sprzedawca powie sorry, we don't sell those, to znaczy, że tego nie sprzedają. Sorry, we don't sell those. Jeśli zdecydujesz się coś kupić, usłyszysz anything else? Anything else? Czy coś jeszcze? Albo czy to wszystko? Is that all? Is that all? Jeśli coś kupujesz, sprzedawca zapyta Would you like a bag? Czy chcesz torbę? Jeśli kupujesz ubranie, może zapytać Would you like to try it on? Czy chciałbyś? Try it on? Przymierzyć. Would you like to try it on? Zwykle frazą, która kończy wypowiedzi sprzedawcy jest How would you like to pay? How would you like to pay? Czyli jak chcesz zapłacić. A teraz zwroty, które jako klient warto znać, żeby po pierwsze poprosić o konkretną rzecz w sklepie. Do you have any? Czy macie? Wstawiasz to, co chcesz. Do you sell? Czy sprzedajecie? I'm looking for. Szukam. Nazywasz czego? Albo gdzie mogę znaleźć? Where can I find? Jeśli jesteś w większym sklepie. Where can I find? Powtarzasz? Mam nadzieję, bo wtedy szybciej się nauczysz. Jeśli chcesz zapytać, nie czekając na sprzedawcę, o formę płatności, zapytaj w jeden z tych sposobów. Can I pay by credit card? Can I pay in cash? Do you accept mobile payments? Albo to samo, do you accept phone payments? Jeśli chcesz płacić telefonem. In cash? Via PayPal? With Bitcoin? Maybe? Or by check? Chyba najmniej popularne. Przelew? To transfer. Jeśli płacisz w ten sposób, możesz zapytać Did you get my transfer? Did you get my transfer? Can I pay by transfer? Warto też poprosić o paragon. Could I have a receipt? Jako człowiek uprzejmy, jako osoba uprzejma powiedz Could I have a receipt, please? Nigdy nie zaszkodzi. Zwróć jednak uwagę na wymowę słówka Receipt. To paragon, nie myl go z receptą Prescription. Wróćmy jednak do przymierzania ubrań. Gdzie jest przymierzalnia? To... Where is the fitting room? Możesz zacząć od excuse me. Where are the fitting rooms? Zapytaj, czy możesz przymierzyć. Could I try this on? Try on. To przymierzać. Jeśli nie do końca to, o co ci chodzi, zapytaj. Do you have this in another color? Albo jeśli kupujesz dwie rzeczy, buty. Do you have these in another color? A może rozmiar nie gra?
Do you have these in another size? Do you have a bigger size? Do you have a smaller size? Zależy, co potrzebujesz. Większy rozmiar, mniejszy rozmiar. Jeśli potrzebujesz nazw ubrań, mamy na kanale filmik na ten temat, filmik o jedzeniu, o różnych rodzajach, nie tylko warzywach i owocach, także jedzenia. Szukaj u nas takich treści, warto zobaczyć na playlisty. Wszystko jest, ucz się z nami. Ale poczekaj, jeszcze, może warto upewnić się, zanim zapłacisz, czy da się zwrócić. Can I bring this back if it doesn't fit? Czy mogę przynieść, jeśli nie pasuje, jeśli nie będzie pasować? Jeśli chcesz to zwrócić, powiedz I'd like to return this, please. Może chcesz złożyć skargę, zażalenie. I'd like to make a complaint. Albo konkretniej. Who can I make a complaint to? Do kogo mogę się pożalić? Życzę Ci udanych zakupów. Pod filmikiem, zobacz, jest dla Ciebie przygotowany PDF z tymi wyrażeniami, frazami. Pomoże Ci je zapamiętać i użyć wtedy, kiedy będzie potrzeba. A jeśli chcesz mówić po angielsku, ćwiczyć to mówienie, dołącz do Encio. Jeśli jesteś z Bochni lub okolic, stacjonarnie lub jeśli masz do nas daleko, online. Zapraszam Cię na nasze zajęcia i do następnych filmików na naszym kanale. Do zobaczenia!